że jak się śmieje, to mam... Więc chciałam wam powiedzieć, kilka takich punktów sobie przygotowałam i myślałam, że zmieszczę się w 4 minutach. Jak ktoś, to proszę krzyczeć na mnie. Odliczamy. Po pierwsze chciałam państwu powiedzieć tak. Miałam taką ciotkę. Nazywała się Krystyna Leo. Ciocia Krystyna Leo mieszkała w Ciężkowicach. W takim malutkim domku jeździliśmy do niej czasem na niedzielę. I ona miała nad drzwiami powieszone szelki. I my, dzieci, bardzo dziwiliśmy się, czemu ona te szelki ma. Ona mówiła, precz troski i smutek wszelki. Mówiła ciocia Krysia Leo. I bardzo dzielnie przebijała się przez życie, które wtedy było trudne. Więc ja chciałam powiedzieć nam wszystkim, jak ktoś narzeka dzisiaj na cokolwiek, to lepiej niech sobie szelki powiesi nad drzwiami i niech budzi się co rano i zachwyca się, w jakich wspaniałych czasach żyjemy i niech cieszy się, że Polska jest wolna. I to jest w ogóle najważniejsze i to jest powód do naszej dumy i radości. Ale nie to, że Polska jest najważniejsza. Druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to to, że pojechałam dzisiaj rano na krakowskie przedmieście. O. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że pan prezydent mnie zaprosił. Po drugie dlatego, że chciałam to docenić, że on tak wspaniale obchodzi tego 4 czerwca, które 4 czerwca datą jest piękną. Po trzecie dlatego, że dzisiaj odznaczą organizacje pozarządowe, działacze organizacji pozarządowych. Janka Ochojska dostała krzyż Restituta Polonia Komandorski. Zaraz tu do nas przyjdzie z pociągu, ale właśnie tacy ludzie zostali nagradzani za to, że od początku III Rzeczpospolitej odpowiedzialni czuli się za tę Polskę wolną i budowali społeczeństwo obywatelskie. To była piękna uroczystość. Poza tym pojechałam dlatego, że dzisiaj Bronisław Komorowski ma urodziny, jak zawsze, 4 czerwca.